Dzień dobry, mam dzisiaj dla Was, jak dla mnie, mały haul, choć może wydawać się całkiem duży. Tak jak Wam mówiłam ostatnio, my trochę teraz czasu spędzimy tutaj u nas w domu w Tilbury, więc zrobiliśmy trochę zakupów. Część z tych rzeczy, znaczy pewnie wszystko zdążymy zjeść, nim się wyprowadzimy, ale tak, no. Musimy jakoś tutaj jeszcze funkcjonować przez jakiś czas. Nie będę mówiła jaki, bo jeszcze nie do końca wiem. Dzisiaj mamy 31 sierpnia. Tak, dziś mamy 31 sierpnia. Musiałam się chwilę zastanowić i ja to nagrywam, ale do opublikowania dla Was mam jeszcze jeden film, który pojawi się przed tym filmem, więc nie dziwcie się, że tutaj będą jakieś terminy być może już rzeczy tak jakby po terminie, bo mówię, złapałam małe opóźnienie, ale to innym razem powiem Wam dlaczego. Dobra, już nie będę w ten sposób komentować, przedłużać, pokażę Wam co kupiłam. Zacznę może od tego, że trafiłam takie piękne słoneczniki i były przecenione. To jest, oj, szeleszczę. Tu jest bukiet 5 słoneczników, ja je zaraz wsadzę do wody, bo one nie były dobrze włożone i te słoneczniki, a w ogóle tak, zrobimy tak, że mam trochę produktów, które były, w Polsce mamy etykietki pomarańczowe w Lidlu, tutaj mamy w Aździe, w Tesco i w takich typowo angielskich marketach żółte metki, które oznaczają przeceny, promocje, więc na produkty, które są przecenione, będę Wam od razu mówiła ceny, z jakiej ceny są przecenione, na jaką. Natomiast produkty pełnowartościowe, które kupiłam w regularnych cenach, te ceny oczywiście będą gdzieś tu. Tak myślę, że tu, no tu gdzieś. Dobra, słoneczniki były przecenione z 4 funtów na funta 49, więc uważam, że to jest fantastyczna cena, a słoneczniki to ulubione kwiaty Rafała, także dobra, musiałam najpierw włożyć, żeby nie szeleścić, także słoneczniki wzięłam i to są najpierw zakupy ze sklepu Asda. Następną rzeczą z Asdy jest ogórek świeży, bo strasznie zachciało mi się mizerii. Ostatnio dużo jedziemy na gotowym żarciu i musimy sobie ugotować sami obiad, tak żeby, wiecie, zjeść normalnie. Mam tutaj jeszcze taki duży pęczek kopru, bo u nas koper w dużych ilościach zajadamy. Następnie trafiłam na promocji pomidorki takie i były one przecenione z funta 20 na 68 pensów. Takie pomidorki na gałązce. W Azji jeszcze kupiliśmy z przeceny, bo to oczywiście jest ostatni dzień daty. Kupiliśmy sałatę lodową. I słuchajcie, sałata, o, widzę, że była 2 razy przeceniona. Nie wiem, czy uda mi się zobaczyć tą pierwotną cenę, ale chyba tak. Pierwotnie kosztowała 55 pensów, to jest taka regularna sklepowa cena, była 2 razy przeceniona, najpierw na 30 pensów, a później z 30 na 14, bo było tych sałatów mnóstwo, więc musieli jakoś je przecenić. Kupiłam jeszcze 2 takie opakowania kukurydzy, bo sobie ją ugotujemy i zjemy taką z masełkiem i z solą. Dawno nie jedliśmy, oj, bardzo dawno. Pora takiego jednego małego, tym razem wzięłam na wagę. Mam jeszcze 3 marchewki, też wzięłam na wagę, takie biedne były, ale mi to nie przeszkadza, bo je zużyję dziś. Mam, chodźcie tutaj, taką dużą paczkę Actimelów. Actimeli, o, multifruit, 12 sztuk i te Actimele, słuchajcie, były w bardzo dobrej cenie, wiem, że były w promocji, nie wiem jaka jest ich regularna cena, ale napiszę Wam cenę, w jakiej były w promocji, bo te szóstki były droższe od tych, tak, te są teraz w tym momencie w Aździe w promocji, gdyby to kogoś interesowało. Mam tutaj jeszcze śmietanę, o, tak, tak, nie widziałam, jak Wam pokazuję, śmietany, pozmieniali mi opakowanie, dzisiaj nie mogłam znaleźć i to jest kremówka. To jest kremówka, słodka śmietana, będzie do mizerii i do zupy. Czosnek,
chyba do kurczaka, Rafał wziął. Ja myślę, że do ziemniaczków też będzie. Wziąłam jeszcze takie opakowanie kalafiora. Były też kalafiory takie, wiecie, w całości i nie pamiętam, czy one były po funcie chyba, a ten, żeby właśnie skłamać, funta 20 chyba kosztował, także wybrałam już taki, no, ze zwykłego lenistwa, bo nie chcę mi się obierać. Gramaturowo wychodziły mniej więcej tak samo. Mamy też dwie paczki chickenów, kurczaków. Tutaj mam, a też Tixy. Tixy to są takie najtańsze produkowane dla Asdy. Nie wiem, ile one są tutaj gramaturowo. I wzięliśmy takie jedno opakowanie. I drugie opakowanie, ojej, wzięliśmy też Tixów. Jest o wiele więcej. I też zobaczcie, nie ma gramatury. A nie, tu jest, przepraszam, 2 kilo. Tu jest 2 kilo, to może i tutaj będzie, a tutaj jest kilo 100 i tutaj Wam cenę napiszę, bo będziemy robić rosół i będziemy też piec kurczaki. Następnie mam zakupy, muszę się zastanowić, z Morrisona. Tak, z Morrisona, bo przejazdem tankowaliśmy na stacji Morrisona i weszliśmy tam do sklepu. W sumie mieliśmy kupić tylko wodę, słuchajcie, a weszliśmy o, z tymi oto tutaj zakupami. Zacznę może od tego. Bułeczki, takie 6 sztuk, nie wiem, takich paluchów, o, takich paluchów kupiliśmy. Mam też 3 opakowania chusteczek, takich cytrynowych, będą mi potrzebne oczywiście do sprzątania i 3 paczki były, wiem, że taniej, chyba za 3 funty, wychodziły po funcie, także dobra cena, nie pamiętam jaka była regularna. Następnie kupiliśmy taką sałatkę, o, z kurczakiem. Szczerze mówiąc, średnio mi smakowała, ale wzięłam dwie. Jedną już zjadłam po drodze oczywiście, więc Wam pokazuję jedną. I też wzięłam, bo były na promocji z 2 funtów i 45 pensów na 98 pensów. Ta druga oczywiście jest dla Rafała, no bo ja już moją zeżarłam, bo wracam się strasznie głodna. Kupiłam jeszcze hummus. My hummus bardzo lubimy i to jest ten taki zwykły, najprostszy, bez żadnych dodatków, nie jest smakowy. I też go wzięłam, bo ma datę do dziś. Myślę, że zjemy go albo na kolację, a jak nie, to zjemy go jutro. Jeden dzień po terminie nie zaszkodzi. Kosztował wcześniej funta 35, a kupiliśmy go po 34 pensy. I wzięliśmy takiego hummusu, 2 opakowania, bo tak jak mówię, my bardzo lubimy. Następną bardzo dobrą rzeczą, którą też lubimy i u nas jest, wydaje mi się, droga. Jest to taka pasta jajeczna, Coronation Chicken, też jest przeceniona, też ma termin do dziś, kosztowała pierwotnie 2,49, a przecenili ją na funtę i wzięliśmy sobie właśnie do tych bułek. I tutaj gramaturowe jest, zobaczcie, aż 400 gram, więc super gramatura, super cena. Rafał wziął sobie spryskiwacz, bo ten, który mieliśmy, w sumie mamy, nie działa już to takie psikanie, takie wiecie, taki duży, dużo takich małych kropelek, tylko ten taki siurek działa, nie wiem, co się z tym stało i potrzebny mu był spryskiwacz, więc wziął właśnie w Morrisonku. Następnie mamy moje ukochane, słuchajcie, primule szynkowe, chciałam powiedzieć, z dodatkiem szynki, o smaku szynki. To są moje ukochane serki topione. Wolę je nawet od tych chochlandów naszych polskich, takich wiecie, topionych tych w bloczku. Kocham, kocham, kocham i też były tutaj właśnie w sklepie Morrison w promocji. Były chyba 2 za 2 funty, także super cena i wzięliśmy 2 i to tym razem wziął Rafał 2 moje ulubione, bo on bardzo lubi z krewetkami. Ja natomiast krewetek nie lubię i nie jem. I zazwyczaj jest tak, że on zje swój i zje jeszcze mój. Ja się później denerwuję, także mamy 2 takie same. Co jeszcze udało mi się kupić? Z Krasnego Stawu kefir. Tak, ten 420 ml, tak, o ile się nie mylę, albo gram, nie wiem, jak powinnam powiedzieć. I też był, słuchajcie, przeceniony, wzięliśmy 2. Normalnie one są, kosztuje 95 pensów, natomiast dzisiaj był przeceniony, z datą dzisiejszą był przeceniony. A już widzę, też widzicie, 2 razy, więc zaraz zobaczymy, co oni tu kombinowali. Chyba się ktoś coś pomylił. Zaraz zobaczymy.
Najpierw był przeceniony na 48 pensów, później na 38 i my za 38 właśnie kupiliśmy te dwa kefiry. Mamy jeszcze jajeczka i wzięliśmy aż, słuchajcie, 6 opakowań, bo u nas jajek idzie dużo, więc wzięliśmy i tu takich małych jajek. I one wcale nie są takie małe, bo jak patrzyliśmy, to one są w rozmiarze takim samym jak medium i były w zarąbistej cenie, bo chyba po 55 pensów, nie chcę Was kłamać, ale taki sześciopak, tak mi się wydaje, że kosztował 55 pensów i wzięliśmy 6 takich opakowań, bo oczywiście one się szybko zużyją. I przejdę jeszcze do przepysznych rzeczy, które kupiliśmy sobie właśnie na dzisiaj i na jutro. Myślę, że jeszcze na pojutrze nam wystarczą. Mamy piwko, taką Estrellę i to są takie większe pojemności. Ja już Wam pokazywałam te piwo, one są 660 ml. Uwielbiam to piwo. W Polsce jest drogie i rzadko je kupuję, czasem je kupuję. I takich piw wzięliśmy 4, bo były 4 w cenie 3, więc to był dobry deal i wzięliśmy. I wzięliśmy jeszcze ulubione piwo Rafała, ja też je bardzo lubię i ono też ma dużą pojemność chyba, tak, też 660 ml i również było 4 w cenie 3, więc słuchajcie, mamy 8 browarów takich wielkich i myślę, że nam wystarczą na dłuższy czas. Ok, kończę już ten haul, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, jeżeli Wam się podobało, zostawcie tego symbolicznego kciuka, subskrypcję, komentarz, będzie mi bardzo miło i zapraszam na kolejny film.